o wszystkim, z tej strony Farel, a to jest poradnik jak wgrać sejwy do Last Day on Earth Survival, żeby gra się nie crashowała. Na samym początku musimy pobrać aplikację Bluestack, jeżeli chcemy zrobić to na komputerze. Jeżeli nie, mamy telefon z Androidem, musimy pobrać wyłącznie ES Explorator Plików, taką aplikację. Po czym? Wchodzimy w nią, wybieramy pamięć wewnętrzna, szukamy folderu. Android, właśnie wam go zaznaczyłem. Następnie data. No i znajduje nas się folder tutaj z Grom z Day'a. Zmieniamy jego nazwę. Klikamy tu z boku ikonę Zmień nazwę. Wpisujemy Backup. Wpisujemy Backup. To będzie kopia zapasowa naszych saveów. I wychodzimy z aplikacji. Następnie musimy teraz pobrać savey przez przeglądarkę w telefonie lub BlueStacku przez przeglądarkę BlueStackową. browser. Link macie oczywiście w opisie. Skąd pobrać sejy? Klikamy na środek Download. No i ES Eksplorator plików bezpośrednio pobiera nam pliki na Bluestaka, czyli nie musimy ich kombinować, jak je przenieść, tylko po prostu od razu nam zapisuje w Bluestaku. Po pobraniu plików klikamy otwórz folder. No i mamy nas spakowany plik. ZIP. Przytrzymujemy na niego, zaznaczamy go. Klikamy w prawym dolnym rogu na trzy kropeczki więcej. Dajemy wypakuj do i wybierz ścieżkę. Zaznaczamy. Klikamy tutaj na ten napis SD card i szukamy teraz folderu Android Data. I jesteśmy właśnie w tym folderze, w którym zmieniliśmy. Nasz Zombie Survival Craft Z, oryginalny folder na nazwę backup. Ale my po prostu klikamy tutaj OK, czyli SD card, Android, data, ścieżka. Klikamy OK. Chcemy po prostu, żeby nasz plik rozpakował się w tym folderze. No i elegancko. Teraz klika klikamy znowu domek koło lokalne, pamięć wewnętrzna. Android, data i patrzymy, czy jest folder. Tak, jest nas, folder tutaj się znajduje, i w naszym folderze powinny się znajdować dwa pliki: cache oraz files. I teraz odpalamy grę, i nasze savey już działają. Teraz powiem Wam, jeżeli chcecie przywrócić Waszą kopię zapasową, którą mieliście, po prostu usuńcie ten folder, co teraz rozpakowaliście i ten folder przepraszam, ten u góry, bo to jest akurat ten backup, zmieńcie na tą samą nazwę co ten zombie.survival.craft.z wtedy wasze pliki będą czytane właśnie z folderu backup czyli wszystko jasne tego usuwamy a tego zmieniamy nazwę na zombie.survival.craft.z jeżeli chcemy mieć z powrotem nasze sejwy sprawdźmy czy gra działa, czy savey działają jak widzicie, nasza gierka odpala się bez problemu. I cieszymy się naszymi nowymi sejwami. Jeżeli coś poszłoby nie tak, zainstalujcie na nowo grę, usuńcie folder Zombie Survival Craft i wklejcie save'y na nowo. Dziękuję. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał. Zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.